Witajcie w następnej degustacji. Tym razem tureckie piwo, przynajmniej uważone w Turcji, Tuborg Fitcha. Coś w tym stylu. Fitcha znaczy beczka, może dlatego jest tu dodatek draft. 5% alkoholu, piwo w 100% ze słodu. Czyli dobrze. Butelka oczywiście troszkę nawiązuje do kufla. Szkoda, że nie ma jeszcze rączki. No i dlatego też postanowiłem dzisiaj w kufelku. Kapselek zrywka. No tak. Nawet ładny by był, jakby był kapslem, byłby ładny. Tuborg 100% malt. A tak. Mamy taką niecodzienną butelkę. Piwo jest bardzo jasno słomkowe, klarowne, z białą pianą, która dosyć szybko zamienia się w taką mydlaną pianę z wielkimi bąblami i zdycha. Ale jak na razie wygląda fantastycznie. Aromat jest słodowy, może z taką leciutką, metaliczną nutką. Troszkę cytrynowych akcentów. No, ogólnie przyjemnie, typowy Eurolager. Praktycznie zero chmielu. Dobrze, przejdźmy do smaku. I praktycznie jest to samo w smaku. Czyli mamy słodowość, ale piwo to zaskakująco sprawia wrażenie dużo lżejszego niż jest. Jest wytrawne. Oczywiście z pewną dozą słodowości, ale sprawia wrażenie lżejszego. Jest jakaś minimalna goryczka, ale minimalna. Może leciutko ziołowa, ale no, typowy Eurolager, tylko tyle, że jest w 100% słodowy. Raczej taki lżejszy, odświeżający. No, powiedziałbym, że typowy dla Morza Śródziemnego. Podobny do włoskich, greckich piw, które są lżejsze. Może bardziej dostosowane do tamtejszego klimatu, który w lecie może być naprawdę ciepły i wilgotny. Także dobrze schłodzone to piwo naprawdę może odświeżyć, ugasić pragnienie, no i rzeczywiście dać ulgę od gorąca. Także widzę pewne, jakby to powiedzieć, powody, dla którego to piwo jest takie, a nie inne. Ale oprócz tego, no to nic specjalnego. Żadnych picerów tu nie ma. Zbytnio. Jest to bardzo typowy Eurolager. Nienachmielony. Bez goryczki. Ale dobrze się pije, szczególnie w upały. No i tyle. No, ciekawa butelka jest. Będzie, no, można znaleźć dobre strony. Jeżeli będziecie w Turcji, prawda, w czasie lata, no to pewnie będzie wam smakował. Jakbyście to skonfrontowali z innymi lagerami europejskimi, no pewnie będzie słabo wypadał. Ale już jak weźmiecie to na przykład, porównacie z włoskimi, greckimi, czy nawet japońskimi albo chińskimi odpowiednikami, no to już takiej wielkiej różnicy to nie będzie. Bo one też są takie wytrawne, lżejsze. Co prawda używają do tego, jak azjatyckie, ryżu, żeby wysmuklić to piwo, ale już takie włoskie? Czemu nie? Bardzo podobne. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała.
Tak, jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Nam przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i pamiętajcie, prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.